Cześć czarownice! Czy słyszeliście kiedykolwiek o wodzie słonecznej? Jestem pewna, że o wodzie księżycowej jak najbardziej, szczególnie, że na moim kanale znajduje się obszerny film na temat jej właściwości i sposobu przygotowania, ale czy kiedykolwiek oglądające mnie czarownice przygotowali wodę słoneczną? Kiedy nagrywam ten film, jesteśmy w samym środku lata, żar leje się z nieba, a słońce towarzyszy nam od wczesnego ranka do późnego wieczoru, racząc nas promieniami. Uwierzcie mi, że nie ma lepszego czasu, aby przygotować swoją pierwszą słoneczną wodę. Słońce jest siłą, która napędza życie na Ziemi. Przez wieki różne kultury na całym świecie czciły słońce, uznając jego moc i energię. W wielu wierzeniach słońce jest utożsamiane z męską energią, najpotężniejszym bogiem, który daje życie. W astrologii zaś słońce jest symbolem naszego ego, ekspresji i osobistej siły. To, jak się wyrażamy, jak postrzegamy siebie i jak doświadczamy, jest związane z naszym astrologicznym znakiem słonecznym. Ba, słońce towarzyszy nam każdego dnia. Każdego dnia jesteśmy świadkami, jak wschodzi i zachodzi. Każda pora roku jest od niego zależna. Widzimy, jak daje życie oraz jak je odbiera. Jego ruch w wielu wierzeniach symbolizuje proces narodzin, życia, śmierci i odrodzenia. Słuchajcie, w magii z energią słońca, jej symbolem, bóstwami, które ze słońcem są utożsamiane, bardzo często się współpracuje. Szczególnie czarownice celebrujące święta koło roku, czyli tak naprawdę sabaty, przesilenia, równonoce, związane z metaforyczną śmiercią i odrodzeniem słońca, wiedzą, o czym mówię. I tak w magii energię słońca wykorzystuje się do ładowania kryształów, biżuterii, narzędzi rytualnych, do tworzenia talizmanów, do pracy z energią w medytacji, czy już stricte w rytuałach i celebracji świąt, czy nawet w magii kuchennej. Jednym z najprostszych sposobów na wykorzystanie energii słońca jest stworzenie wody słonecznej. Działa to na podobnych zasadach co przygotowywanie wody księżycowej, z tą różnicą, że wiele czarownic bardziej zwraca uwagę na to, w jakim konkretnie znaku znajduje się słońce w chwili, kiedy zamierzają przygotować swoją magiczną wodę, ponieważ to również tymi energiami ładują wodę, z której potem korzystają. No dobrze, skoro wiesz już, czym jest woda słoneczna, to teraz czas odpowiedzieć na pytanie, po co? Po co ją tworzyć, skoro można zrobić wodę księżycową? Jakie są między nimi różnice? Oj, są. Są i to bardzo duże. Jak wspominałam, słońce reprezentuje ego, siłę, ogień i to, co na zewnątrz. Księżyc stoi na dosłownie przeciwległym biegunie. Księżyc to emocje, woda i to, co wewnątrz. Owszem, używanie wody księżycowej jak najbardziej ma sens i ja ją uwielbiam, bo bardzo blisko mi do księżyca. Czuję, że praca z nim jest dla mnie dobra. Jednak może się okazać, że dla Ciebie woda słoneczna będzie o wiele bardziej efektywna w działaniu. Moim zdaniem obie wody przydają się w praktyce, bo odpowiadają za zupełnie różne rzeczy i rezonują z zupełnie różnymi energiami. Jak przygotować słoneczną wodę? Jak możesz się domyślać, podstawowym składnikiem niezbędnym do przygotowania magicznej słonecznej wody jest sama woda oczywiście. Może to być woda deszczowa, z kranu, przefiltrowana, przegotowana, z butelki. Wszystko zależy od Twoich preferencji. Ja do tworzenia jakiejkolwiek wody, czy to słonecznej, czy księżycowej, bardzo mocno Wam polecam używanie wody destylowanej. Woda destylowana to po prostu woda oczyszczona z wszelkich związków chemicznych i zanieczyszczeń, i minerałów. Jest to po prostu czysta woda, którą przede wszystkim można przechowywać dłużej niż kilka dni czy tydzień i której wypicie niewielkiej ilości, nawet większej niż niewielkiej, w żaden sposób nam nie zaszkodzi. Chociaż pamiętajcie, że taka woda nie ma żadnych minerałów, więc jej regularne picie może doprowadzić do różnych niedoborów. Jednak z pewnością jest to bezpieczniejszy wybór niż na przykład octana deszczówka. Szczególnie jeżeli chcemy dodawać taką słoneczną wodę do kąpieli, robić z niej mgiełki do ciała, produkty, jakieś takie nasze magiczne akcesoria, które będą mieć kontakt ze skórą, dodawać do naparów, eliksirów,
potraw, które potem będziemy spożywać lub będziemy pić. Potrzebujesz też słoika, butelki, karafki, czegokolwiek, co będzie Ci służyło do przechowywania wody, co jest szczelne i również pojemnościowo zależne od Twoich preferencji. Nie ma co robić za dużo wody, jeżeli ma się ona zmarnować. Lepiej na początku zrobić jej mniej, zobaczyć, czy odpowiada nam w naszej magicznej praktyce i następnym razem zrobić jej po prostu więcej. Tak jak ze wszystkim, tak i tutaj metoda małych kroczków będzie najbardziej rozsądna. Ostatnia rzecz, jaką potrzebujesz, to oczywiście parapet, kawałek ziemi, kawałek ogrodu, jakiekolwiek miejsce, w którym możesz ustawić swoje naczynie wypełnione wodą na światło słoneczne i to na dłuższy czas, minimum godzinę, dwie, najpiękniej by było, aby doświadczała ona mocy słońca od wschodu do jego zachodu, więc jeśli chcesz stworzyć wodę słoneczną podczas na przykład wyprawy do lasu czy parku, no to musisz liczyć się z dłuższym posiedzeniem. Tak jak wspominałam, procedura tworzenia wody słonecznej jest bardzo podobna do tworzenia wody księżycowej. Możesz kierować się znakiem, w którym znajduje się słońce, aby dodatkowo Twoja woda miała również zaklętą w sobie energię danego znaku. Na przykład obecnie słońce znajduje się w raku. Jest to znak emocji, przyjaźni i intuicji. Przygotowując wodę w czasie, w którym słońce jest w raku, będzie ona miała również takie właściwości, które można wykorzystać w rytuałach związanych z tymi zagadnieniami. Napełnij naczynie wodą, a następnie umieść je na zewnątrz lub postaw na dobrze oświetlonym parapecie. Zwróć uwagę, od której strony słońce oświetla Twoją wodę, bo to również nie jest bez znaczenia. Można się pogubić. Wschodzące słońce utożsamiane jest z energią nowego początku, obfitości i manifestacji, zaś popołudniowe utożsamia się z kreatywnością, odwagą, siłą i witalnością. Natomiast zachodzące słońce ma w sobie zaklętą energię oczyszczania, odcinania i wyganiania. Jeżeli chcesz przygotować swoją wodę słoneczną w jakiejś konkretnej intencji, napisz ją na małym kawałku papieru i umieść go pod naczyniem z wodą. Oczywiście możesz też wypowiadać swoje intencje na głos w czasie układania naczynia w wybranym miejscu. Po paru godzinach lub całym dniu woda słoneczna jest gotowa, a więc do czego jej używać? Przede wszystkim, mówię to często w moich filmach o praktyce magii, ale powtórzę raz jeszcze, warto samemu wypracować swoje ulubione sposoby na korzystanie z wody słonecznej. Teraz Wam powiem, do czego ja sama jej używam. A używam jej na przykład do magii kuchennej. Dodaję do potraw, wypieków, naparów, zimnych napojów, szczególnie kiedy gotuję w energii jakiegoś sabatu. Ostatnio było przesilenie letnie i wszystkie lemoniady, które robiłam, czy też zupy, robiłam z dodatkiem wody słonecznej. Tutaj jednak warto podkreślić, że naprawdę wystarczy jej niewielka ilość dodana do potrawy czy napoju. Niektóre czarownice, które przesadziły z wodą słoneczną, doświadczały swoistej zmiany osobowości, na co wpływał znak, w którym było słońce w czasie przygotowania wody. Śmieszne, prawda? Oczywiście wody słonecznej można używać do rytuałów związanych z sabatami, świętami, obfitością, pomyślnością, kreatywnością czy pobudzaniem energii. Ja bardzo lubię wykorzystywać wodę słoneczną do rytuałów, w których potrzebuję takiego, wiecie, zastrzyku energii lub do oczyszczania czy ochrony. Z wody słonecznej można również tworzyć mgiełki. Jeżeli oglądasz mnie dłużej, to wiesz, że ja jestem kraftowa dziewczyna i lubię tworzyć różne rzeczy, szczególnie pięknie pachnące, dlatego mgiełka z wody słonecznej z paroma kropelkami olejku jaśminowego lub pomarańczowego to klasyk u mnie w domu. Pobudza, poprawia nastrój i wnosi do domu fajną energię i świetną atmosferę. Wody słonecznej można używać również do rytualnych kąpieli, wiadomo, zupełnie tak samo jak z wodą księżycową. No i oczywiście wody słonecznej możesz używać w kontaktach z bogami, innymi bytami, nawet niektórzy składają ją w formie ofiary. I na końcu takiej wody można używać oczywiście do oczyszczania i ładowania, czy to kryształów, czy minerałów, narzędzi rytualnych, jakichś magicznych woreczków, słoiczków, omadlania, poświęcania talizmanów, oczywiście w zależności od potrzeb i preferencji. Pamiętajcie, że nie musicie robić wszystkiego. Używanie czy to wody słonecznej, księżycowej, leśnej, cmentarnej dostosowujecie do swoich
praktyk. I co? Zachęciłam Cię do stworzenia wody słonecznej? W opisie zostawiam link do filmu o wodzie księżycowej. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten magiczny odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak było, bardzo proszę o kciuka do góry i komentarz. Oraz oczywiście o subskrybowanie kanału, aby nie przegapić żadnych magicznych treści. Do zobaczenia już niedługo.